Siema, z tej strony Tofik, to 180 odcinek sezonu 5. Że patrzyłem, nie wiem, u kogoś tam, który też nagrywa, nie powiedzmy, nie, no długo, to jest super, powiedzmy. I powiedział dla widz, jak chyba ankiety zrobił, co jest lepsze, Intel czy AMD. Powiedział, że było to, ten, i wszyscy mówią, AMD better, better, better. Może jest pod gry dobry, ale często... Jeśli masz jeden komputer i potrzebujesz wiele zadaniowości i patrzeć na to, że potrzebujesz jeden komputer de facto, żeby wykonywał, powiedzmy, nagrywanie, streamowanie i tak dalej, no to więc no to bardziej jest Intel skierowany, bo Intel no bardziej spod gry jest skierowany, czy tam FPS-owo, ale tak naprawdę to jest zawsze był najlepszy i zawsze będzie wygrywał, no nie będzie wygrywał, ale że każda osoba, która na YouTube zaczyna, będzie wydawała specjalnie na komputer, że jeden komputer z Intelem, żeby grać, tylko bardziej stawiać na jeden komputer. Tak jak mam dwa komputery, tylko sam taki, nie używam tego komputera tak naprawdę. Potem upgrade, to tak jak mam tutaj Ryzen na 3 220G. Kiedy nie miałem GTX-a, no to tego 1050 Ti. Używam ten tak naprawdę, a teraz mam 1050 Ti. Tak naprawdę używam teraz nie używam procesora, procesor mam sobie zmienić później po prostu, rodzicami pomyśleć, że trzeba zmienić po prostu ten procesor i nie wierzę, że patrzeć na to, że jest lepsze. Procesor jest mocniejszy od Intela, ale pamiętajcie o tym, że niestety, ale może ja nie mam Intela, tylko AMD, to bardziej mi się spisuje AMD niż Intel, bo jakoś Intela nie wiem, nie lubiłem zawsze, bo da się dużo osób znać, że o, Intel najlepszy jest niż AMD. Ale patrząc na to, że wam tego nie zmienia, ciągle soketu tak naprawdę, czyli jak jest AM4, no to nie zmieniasz, tylko tak naprawdę jak masz B450 X570, to tak naprawdę zgrasz się na Rotary, czy chyba X470, to tak naprawdę w każdej generacji już procesor, jak jest aktualizacja BIOS, tak jak jest zaktualizowałem BIOS, mam chyba 60C, czy jak tym nie pamiętam teraz, zaktualizuję ten BIOS i de facto muszę później ustawić sobie ramy i tak dalej, to wszystko na te 3000 MHz. Dobra, rozumiem to, że dużo osób lubi AMD, ale kłócić się o to, że Intel zawsze był najlepszy de facto, ale no przepraszam bardzo, ale jeśli nie każda osoba wyda sobie na dwa komputery, powiedzmy po 12 tysięcy czy ileś tam więcej, żeby tylko mieć Intela, no halo, no tak naprawdę patrzę na YouTube, o, wyszła 10. generacja Intela, ale po co szczerze, ono może i wchodzi nawet, ale szczerze niż tą socket, jakby było na jeden socket, tak jak ma AMD, to wtedy rozumiałbym, że Intel był bardziej wybierany, ale wtedy do 9 generacji był socket LGA 1151 czy jakoś tam w stylu, no to oni lecieli na tym. Ten procesor, że ten katowali procesor i tak dalej, a nie ten. Jak wyszedł 10. generacja, to o, jest 10, ale niektórzy nie pasują na socket i tak później nie pasuje lub niszczą socket, więc można później wydać na płytę jeszcze. Tak jest 10 zł. A ja mam B450 AUSA Elite i jakoś mi niepotrzebna jest inna płyta. Bardziej procesor muszę zmienić i kartę graficzną i ustawić obudowę. I mi to starczy tak naprawdę na długo. Nie wiem, co ja tutaj robię, gdy zanieść. Myślę, że no nie rozumiem tego. Ludzie, niektórzy się kłócą tam u jednego też, że Intel better, że jest najlepszy, ale no kurna, bo wzięli za nowość, no to one przegrywają w niektórych względach, więc żeby się kłócić o to, jeśli youtuber lub ktoś, kto zaczyna na YouTubie, bierze Intel, a później streamuje, robi wszystkie rzeczy takie na kompie, takiego. I to nie będzie wystarczał już, bo zapewne wielowątkowości, czyli wydajności tej wielowątkowej, żeby zacząć na tym
dalej działać, tak jak ten, a tak Intela, no Intela kuszczą po 1000 odpływów i tak dalej, ale patrzę na to, że ja znam siebie i ja się zawsze określam, że ja potrzebuję ci wielu dodatkowości, bo jeśli mam, montuję odcinek, powiedzmy z tego singla, lub z, powiedzmy na drugim kanale z Cyberpunka, z czegoś innego, to na tym też odpalam, montuję i powiedzmy tam z kolegą, powiedzmy, o, jest wakacje turniej, to jeszcze odpalam ze Spotify'a i montuję tak naprawdę, słucha Spotify'a i lecę na wakacje, powiedzmy, na turnieju, więc jeśli tylko osoby pod to patrzą, że Intel tylko jest pod gry, to rozumiem. Fajnie, że jest Intel pod gry, ale nie będę wydał posiedzenie nawet, czy zbieram nawet tych pieniędzy, żeby wydać kilka tysięcy złotych, nawet te 2-3 tysiące na Intela tylko po to, żeby mieć pod gry i mieć większe FPS-y. Bo to dla mnie to jest nieopłacalne, de facto, bo się tracą, traci się pieniądze za tylko za to, że o, i to jest najlepszy. No kurna. Może też youtuberów ma Intel, ale na mnie internet tak naprawdę. Intel? Tak naprawdę by na mnie się, bo to co ja potrzebuję, to bo on nie spełni zadań, wielozadaniowości, żeby powiedzmy siedzę, powiedzmy nagrywam i tak dalej i ten. Tu potrzebuję takich wielozadaniowych rzeczy, że mam odpalony Premiera lub coś innego. Montuję. Montuję, powiedzmy, i ja siedzę na tym, powiedzmy montuję odcinek. Zacząłem montować. I takie zaraz pyta się mi kolega, czy gram w Rocket, to zaraz turniej się zacząłem, to ja takie, dobra, niech się montuje, odpalam Spotify i lec tak naprawdę grać, odpalam Xboxa i gram. I szczerze, patrząc na to, że Intel jest, tak, jest pod gry, ale patrząc na to, że jeśli mam, powiedzmy, odpalone montowanie i to Intel by troszeczkę nie wyrabiałby, bo Intel by był na 100% pewnie, tak jak każdy procesor, ten to zdarza się na 100%, bo ma 4 rdzenie, 4 montki, ale jeśli zmienię, powiedzmy, tylko Ryzena na 5600, a proszę, że 2600 się prawie nic prawie nie ruszy, tylko zegarami, więc to jest nieopłacalne, szczerze, wydawać drożej na to, ale zyskuję troszeczkę wątków, gdzie potrzebujesz, szczerze, jak powiedzmy tam, a powiedzmy jak czasami się zdarza u mnie, ja takie, dobra, montuję odcinek, no to już zużyłem troszeczkę procesora i takie, ty muszę jeszcze nagrać jeden odcinek, no to odpalam OBS-a, Minecrafta jeszcze raz i ja już obciążam go na full, no taki na 100%, i pompa i wentylator to zawsze będą głośniej, ale ty tą wielozadaniowość potrzebuję, że tą, że montuję i tam niech się montuje, a ja nagram odcinek z OBS-em i Minecraftem, powiedzmy, następny odcinek. Więc ja bardziej potrzebuję takiej wielozadaniowości, żeby to, co robię, żeby starczało, jeszcze powiedzmy, jak odpalę coś dodatkowego, żeby to działało w ogóle. Żeby tak dalej, ale nie patrz na to, że o, bo no bo tak, no to wiedź, bo Intel better i Intelem zawsze trzeba byłoby z nimi się bawić i tak dalej. Dobra, może być Intel lepszy, ale patrz na to, że ja bardziej potrzebuję tej wielozadaniowości, ile ja się powtarzam tym, no to nie wiem, ale że potrzebuję tego bardziej określonych rzeczy, które muszę dużo wykorzystać, powiedzmy tam, tak jak mam, miałem kiedyś lekcje, teraz mam wolne, to mam te wakacje, no to miałem lekcję, miałem montowany odcinek, jak już kiedyś nagrałem te odcinki, montowałem, a tak to słucham na lekcji i tak dalej, więc może Intel by tu też dawał radę, ale jeśli mam 5-6 stron na Google otwarte, no to ramy źle, to wiem, że on to ramy źle, ale cóż na to, że ja poczuję zadaniowość bardziej taką na priorytecie, że dobra, mam tyle wykorzystywane, tyle i tyle, a będę się więcej wykorzystywał, jak będę po co montował odcinek jakiś. No to dla mnie Intel jakoś nie wygrywa w sumie. To jest nawet, jeśli ta piąta generacja, dziesiątą, teraz naprawdę mamy takie same wydajności niż kiedyś to było, więc szczerze, bo źle postawiam. To, że teraz liczę na to, że tylko Intel, no to chciałbym, że pewnie Intel to nie jest jakiś dobry sprzęt, tak naprawdę teraz, bo
że można licząc na jakiś lepszy sprzęt lub kupić powiedzmy procesor jakiegoś Ryzena 5 lub większej generacji. I to tyle od używa na 30, nice. Ale no kurna, szczerze, że tylko Intel to miałem kiedyś. Nie powiem, że nie miałem kiedyś Intela. Ale liczę na to, że miałem kiedyś Intela, a teraz tak naprawdę lecę na AMD, bo jakoś mi AMD przekonał lepiej. Breaking 3. Zaryzykować? Mogę zaryzykować. A potem na książkę. Będę miał ten, no lepiej na książkę. No to szczerze, jeśli miałbym wybierać między Intelem a AMD, to wolę na razie AMD wybrać, bo się potrzebuję tej wielozadaniowości. No właśnie. Zobaczymy, co będzie. Nie, to tu, to tu i to tu. W sumie nie jest tak, nie jest tak źle. Protection 4. Zarobiliście trafione. Kurna. Jeszcze 30 level. Prot 4 trafić? A breaking? Kurna, to jest dobre. Dlaczego tyle miałem ścin tak dalej? A wkowałem, bo mamy 74 dzień. Na chłopu był 60 czy coś w tym stylu. To tam. Gorący. Protection. No nie. No nie, nie, nie. Nichuchu. Idziemy, nie wiem co z tym enchanterem. Nie wiem, nie zrobiłem tego. Ja się to odłożę i gdzieś miałem telefon. A ciepło. A nie, mam w kieszeni go. I sprawdzimy na szybko nawet na odcinku. Jak to było? Crafting, no właśnie. Muszę wiedzieć, jaki jest crafting, no to. I tylko serio nie pamiętam, tylko jest taki łatwy. No to zrobię, to na easy. Tylko kobra przepalić chyba dwa razy, coś w tym stylu. Czyli stona. Chyba tak, coś w tym stylu, ale. Kurna. No dobra, może jest internet dobry, ale. Cen. Tutaj chodzi cena z wydajnością, tak naprawdę, więc. Dla mnie to ja wolę AMD wybrać, bo. Liczę na to, że ja montuję, nagrywam i to wszystko robię. To dla mnie to jest takie. Nieużyteczny Intel, bo muszę mieć jeszcze drugi komputer za Vermetium, żeby tego nad nie nagrywać, tylko spędzić się, żeby ten to muszę żeby ten komputer był gamingowy i nie był wykorzystywany pod w ogóle montowanie nic. No to cena nie jest już swoje, bo na drugi komputer powiedzmy jakiś Intel lub inny AMD, czy coś w tym stylu, to też jakiś pieniądz wydawać. Może mam tego AMD, ale tu mam na DDR3. Kiedy ten, bo musiałem babci oddać tamtą budowę, bo ta, którą mam od babci, no to nie spełniania zadań. Ten, bo jest to chłodzenie wodne, tamta, tutaj mam z Lintiuma tego, Spartana 3 Pro chyba. To jak użyłem, bo chciałem tak, użyłem go teraz na jakiś ruski rok. Żeby w ogóle coś z nim robić, ale no kurna. Dobrze, będę się troszeczkę powtarzał, ale Intel jest pod to, żeby grać, a nie pod to, żeby był zadaniowość, którą ja bardziej potrzebuję. Ja tutaj patrzę, no dobra, Intel, ale kurde, no. Ludzie, patrząc na to, że przecież by Intela wbijali, to ja bym nie wyglądał za grosz Intela, tak naprawdę teraz, bo on mi nie jest jakoś potrzebny, skromże, a potrzebuję bardziej tyle zadaniowości, tak dalej, ale... będzie? Breaking? Nie. Tak to jest, że na tym odcinku siedzę i tak dalej. Prey Protection nie potrzebuję. O, szybne sejdynkę to na pewno nie wsadzę. Piercing nie.
I tak siedzę i zaczętuję i enchantuję. A P4 wtrafić. Fajnie, bo chyba Prota 5 nie ma. Quick Charge na pewno nie. Inspiration czy nie? Slick Touch. Zdecydowanie nie chcę Slick Toucha. Można tylko spotkać tak naprawdę ten Breaking 3 i nic innego nie robić. Fortuna 2, no nie. Musiałbym łączyć Fortune 1 i to tyle. Z tego będę musiał siedzieć, powiedzmy, jak spić, ale to jest tam impaling. No nie. Nie chcę tego impalingu bardziej. Dajcie mi kurna. No, wtedy się trafił o breaking, a teraz nie chcę. No niestety. No niestety, tak to bywa. Teraz będzie efficiency 3, to musiałbym chociaż dwa efficiency. No. Mam złoty hełm. I kwarco, najlepiej kopać tam. Mam dolce? Nie, nie mam dolce nawet. Nice. Chociaż tak minimalnie wykopię tego. 9, no. To jest kwarc, ale to lewy wpadnę. Mam niby potkę. Ale zużywać na to tylko... A ja wpadłem właśnie. Dobrze, to nie był taki fake, kiedy był prawie, że tam wpadłem, ale... Zawsze lepiej widzimy tyle szepotki. No kurna, no tak ratują dupę. O, goddammit. I się chyba już wyktałem na temat Intela, trzeba tak, bo... Po co dalej to ciągnąć? Każdy wybiera to, co jest dla niego najlepsze. Dla mnie bardziej jest AMTEC wybierany. Niestety, że może jest tańszy, ale ja potrzebuję tej rozdodalności. Jak powiedzmy, jak z kolegą gram, powiedzmy, Rocketa, a tu montuję odcinek i są powiedzmy na Spotify, no to... A mnie Intel tu by nie wytrzymał, szczerze, bo jeśli ja tu robię takie zadanie i tak dalej, te wszystko, żeby ten komputer lub że procesor był troszkę nad 100%, no to czuję, że bym się później zdziwił, że Intel nie odpali lub spalę coś innego, więc co jest dla mnie to teraz to też muszę kupić tak naprawdę u mnie w komentarzu, że Intel zawsze był dobry, bla bla bla. To jest twoje zdanie, dla mnie Intel jest niestety, ale mnie potrafię zadanować, bo byłby za mocno katowany na to, co ja chcę zrobić z procesorem, który muszę, no siedzę w tym montażu i tak dalej w nagrywaniu, że no to nie będzie wydajne pod względem tego, że mamy Intel, ale to jest 5 generacji Ryzeny. Intel 10 generacji to naprawdę są na równi teraz. To tak naprawdę opłaca się szczerze wydawać tylko na to, że jest Intel. Ale tak naprawdę teraz siedzę nawet w tym, że to wszystko tam jest nagrywane i tak dalej, ale teraz mnie widziałeś, kurna, odejdź ode mnie. No nie no. Tam ci chyba nie widzieli. Uff. Nie ma to przedłużyć, jak tam się nic nie stanie. Ja tak będę się okopać, ja pękole. To nieźle. To wyrzucę, bo kwarc mi się na się jakoś nie przyda. Chcecie? Też? Też? Też kwarcu? Masz. Dobra, idziemy do tego i kończy nam się odcinek. Czy jeszcze będę musiał sobie książki zrobić? Ja mi zajmie to wszystko. No chyba poza odcinkiem coś zrobię, bo będę jeszcze tak siedział nad tym. Ja muszę to zrobić. Jeszcze będę musiał lapis wykopać. No, to nieźle. Dobra.
Już jest noc, już jest 20 minut odcinka. No, jeszcze popisywałem. No, już, więc co, widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, hej hej!